To zaczniemy dzisiaj. Opiszę, bo mam chwilę, to nagram. Głównie chodzi o błąd połączenia sprężarka, przepustnica, spadek ciśnienia. No i że tak powiem, walka z tym autkiem już tam zraz była kiedyś i było dobrze przez długi czas. Dużo rzeczy tutaj poprawiłem. Te wszystkie podciśnienia, ale znaczy może nie wiem, no ja trochę lat to robię i mi się ten zawór teraz też delikatnie przypuszcza przy wyższym. Tu jest zrobiony program na 200, ale chciałem pokazać, jak działa egzekutor i co się z nim uszkodziło. Co nie? Zobaczcie sobie. Generalnie to na pierwszy rzut oka jest wygląda sprawny, a małym ciśnieniem pokazuje, to nie cieknie z tego, że tak powiem, z rurki, tylko cieknie, pokażę skąd. O tutaj. Między tym a tym. No i właśnie przy większych doładowaniach wywala ten błąd, co nie? A co najlepsze, że zamówiłem dzisiaj to nie mogę oczerniać w nazwach, no zamienniki. I kurczę, przyszedł z jednej firmy, to w ogóle nie trzyma. Przyszedł z drugiej firmy, to trzyma, ale słabo, więc musiałem niestety być zmuszony zamówić oryginał, za dwa dni będzie, tak? A tutaj pokażę może jeszcze, może teraz delikatnie będzie. Obudową, no i stąd wywala po prostu spadek ciśnienia czasami, co nie, bo on to nie był błąd cały za każdym razem, bardzo ciężko wykrywalny, co nie, bo tego nie słychać zbytnio, ani nie, no może komuś się tam przyda, tak? Mi to też zeszło chwilę, tak, bo dzisiaj przejrzałem, zacząłem ciśnienie badać wszystko, bo tutaj robiłem ten zawór, niestety też to jest akurat do sterowania pod ciśnieniem, tak, ale też go wymieniamy, bo tu tak, DV-ka była robiona, sterujący turbiną był robiony i potem tam jakiś czas było dobrze, tak? Klient se pojeździł i przyjechał, że tak powiem, na poprawkę. Tu jest zrobiony, tak jak mówię, tam chyba na 210 koni program, bo już nie pamiętam wykresu, może go teraz hamujemy po nowym, nie wiem, może zrobimy jakąś korektę, bo nie wiem, czy to było.